Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bez picia. No dobrze. Alright. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie, ja chyba nie zacznę. Ja chyba nie zacznę tego filmu, bo cały czas jest coś. Picie, włos, włosy. Dobra. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i jest to Q&A. Zadaliście mi bardzo dużo pytań, prosiłam o nie tutaj na YouTubie pod jednym z filmów, ale też dwa razy wrzucałam okienka na Instagramie, więc jeśli macie ochotę być częścią tych filmów, to koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie Karolina Symańska, bo tam czasami wrzucam tego typu okna. I zebrałam te wszystkie pytania, było ich bardzo, 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 bardzo dużo i postanowiłam, że chcę na nie odpowiedzieć prawie w całości. Więc wniosek jest taki, a raczej efekt jest taki, że będą dwa filmy i dzisiaj jest pierwsza część, która będzie poświęcona trochę też zgodnie z zapowiedzią mojej podróży do Australii i mojemu podróżowaniu generalnie. Także podróżnicze Q&A, lecimy z tym. Pytań jest 20. To jest dużo pytań, więc ja postaram się odpowiedzieć na nie. Nie będę się jakoś bardzo spieszyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu w praktyce. Ściąga jest ukryta. Czytam z promptera. Pytanie numer 1. Jak wygląda planowanie takiej długiej podróży? Więc jeśli chodzi o tło, byłam w Australii przez ponad 7 tygodni, więc zdecydowanie była to długa podróż i po raz pierwszy w życiu nie podjęłam się jej planowania. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy kupiłam sobie bilety, miałam w ogóle planowo lecieć na miesiąc, ale zanim wyleciałam do Australii, zdałam sobie sprawę, że ja nie chcę tam być na miesiąc, tylko właśnie chcę mieć to poczucie, że mogę decydować na miejscu spontanicznie, bo prawdopodobnie lecąc na 4 tygodnie miałabym takie poczucie, że chcę ten czas wycisnąć. Tutaj wiecie, znowu wchodzi cała historia o tym, czy jak gdzieś jedziemy, to aby na pewno trzeba zobaczyć wszystko, co jest konieczne do zobaczenia, bo niejednokrotnie nam to odbiera przyjemność z samej podróży i jesteśmy na misji odhaczenia punktów z listy, a też nie do końca o to chodzi. Oczywiście nie mamy nigdy gwarancji, że do danego miejsca wrócimy, ale mam takie poczucie, że wspomnienia najpiękniejsze są wtedy, kiedy mamy przestrzeń na relaks, na jakąś spontaniczność na takim wyjeździe. Mówię to oczywiście jako osoba, która w ten sposób funkcjonowała przez większość swojego życia. No i w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z taką długą podróżą, wydaje mi się, że to jest trudne dać sobie taki luz. Więc moim sposobem na to, żeby sobie ten luz ułatwić, było przedłużenie pobytu właśnie do 7 tygodni. Już w końcu nie wiem, ile tam byłam, ale miałam chyba być 7, byłam finalnie jakoś 7,5, bo tam w międzyczasie miałam jakieś zawirowania z biletem, ale to na osobną historię backstage'u mojego życia podróżniczego. Ja też wielokrotnie mam różne akcje, gdzie wydaje mi się, że coś zrobiłam, finalnie tego nie zrobiłam. No ale wiadomo, jak podróżujecie, to wiecie, że się różne rzeczy dzieją. W każdym razie, kiedy wiedziałam, że lecę do Australii, poczułam presję i zaczęłam planować. Dostałam na święta od mojej mamy przewodnik po Australii, zaczęłam go czytać, zaczęłam sobie mniej więcej mapować kilka tygodni, no ponad więcej już kilka tygodni wcześniej, o co w ogóle chodzi w Australii. Co to jest za kraj, jakie są rejony, jak jest ogromny, gdzie warto pojechać kiedy, jakie są odległości, jak się przemieszczać i zaczęłam po prostu robić sobie taki plik na komputerze, gdzie wpisywałam hasła. I dałam sobie na to dużo czasu właśnie po to, żeby nie czuć tego ciśnienia i zaczęłam sobie myśleć, okej, to można by pojechać tu na kilka dni, tutaj, okej, a po drodze do tego miejsca jest to miejsce i na spokojnie w wolnym czasie sobie to mapować. I powiem Wam szczerze, ja od bardzo dawna nie planowałam takiej wyprawy, bo albo jeździłam gdzieś bliżej, albo jeździłam na przykład na jakiś zorganizowany wyjazd, albo odwiedzałam znajomych, gdzie to nie po mojej stronie do końca była ta inicjatywa, albo jeździłam do miejsc, gdzie wiedziałam, że wrócę do nich szybko. I zdałam sobie sprawę, że kurczę, planowanie takiego wyjazdu to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo researchu i long story long, jak to u mnie zwykle bywa, pytanie pierwsze, będzie dobrze, to jest pytanie pierwsze, moi drodzy, pamiętajmy. Moja przyjaciółka Justyna, z którą byłam na tym wyjeździe, trochę zasugerowała, żeby pójść w tą stronę spontaniczności, przy czym ona nie była świadoma jakby ile rzeczy jest do zobaczenia w Australii, więc może dobrze się złożyło. Jej nieświadomość sugerowała mi coś, co finalnie wyszło nam obu na plus i finalnie miałam zaplanowany pierwszy tydzień z hakiem,
w Australii, ponieważ moim celem było to, żeby na bieżąco decydować, na co mam ochotę. Nie ukrywam, że oprócz bycia podróżą i wyprawą, Australia miała być też dla mnie takim miejscem, gdzie ja sobie trochę poudaję, że żyję. Jak wiecie, jeżeli mnie obserwujecie, to jest to taki sposób wyjeżdżania, który mnie kręci. I Australia była na mojej liście tych miejsc do pomieszkania od bardzo dawna, więc czułam, że potrzebuję mieć na to przestrzeń dosłownie, po prostu w grafiku. Także zaplanowałam nam każdy nocleg przez pierwsze 7 dni, tak mi się wydaje, bo byłyśmy przez kilka dni w Sydney, potem wynajęłyśmy auto, pojechałyśmy w góry w okolice Sydney i wtedy na bieżąco podjęłyśmy decyzję o tym, żeby wynająć vana na kolejny tydzień i zobaczyć co dalej, ale pojechać na północ i potencjalnie po drodze znaleźć miejsce, w którym zostaniemy na dłużej, bo obie już po tym pierwszym tygodniu miałyśmy takie poczucie, że chcemy osiąść. Ja na przykład bardzo się cieszę, że wcześniej nie zarezerwowałam na dłużej jakiegoś domku w Sydney czy w okolicach Sydney, bo to by mnie doprowadziło do miejsca, w którym finalnie spędziłyśmy miesiąc, czyli Byron Bay, o którym też więcej opowiadałam. Ja wcześniej przed wyjazdem miałam takie poczucie, że Byron Bay może być tym miejscem, które będzie naszą metą. Słyszałam o tym miasteczku bardzo, bardzo dużo i tak też się stało. Miałam też z tyłu głowy, że chcę zobaczyć Melbourne, bo miałam zmapowane i Melbourne, o którym naprawdę od dawna, bardzo dawna marzyłam, kocham to miejsce, ale też właśnie zrobiłam research, co można zobaczyć wokół Melbourne, więc miałam z tyłu głowy, że jest parę innych atrakcji, na które też chciałabym mieć przestrzeń, jeżeli polecę do Wiktorii. Natomiast w przypadku Australii, przez to, że byłyśmy miesiąc w jednym miejscu, musiałam się liczyć z tym, że przez większość, sprawdzę mikrofon, że znacznej większości Australii nie zobaczę, czy to tropikalnej północy z rafą koralową, czy jeszcze wyżej na północ od nas, tak, w stronę właśnie północnego brzegu, gdzie też jest dużo pięknych miejsc, plaż, taki bardziej surferski region, nie mówiąc o zachodniej Australii, która jest innym światem, no i całym outbacku, centrum, gdzie mamy Uluru i słynny Ayers Rock, także wiele rzeczy było o tym, w tym planowaniu, nieplanowaniu, o tym, czego nie zobaczę, ale właśnie kierowaniu się tym, co chciałabym odhaczyć, ale to, co mi umożliwiło takie planowanie też na bieżąco, na pewno był to ten prep przed, czyli przewertowanie przewodnika, żeby wiedzieć, z czym się wiąże podróż do Australii. Miałam też kontakt z kilkoma osobami, no w sumie z jedną osobą, taki bardziej intensywny, która mieszka w Australii, po to, żeby dowiedzieć się kilku rzeczy. Natomiast była to, podsumowując, taka moja pierwsza podróż, gdzie tych planów nie było tak dużo wcześniej i bardzo jestem z tego zadowolona, ale na pewno też częścią tego jest to, że miałam ze sobą kompankę przez większość czasu, która w ten sposób funkcjonuje i dla niej też to, dla Justyny oczywiście, mam się Justynę, dla niej też to było naturalne. Także wiele rzeczy, które się tam działy się na spontanie. Wiem, że nie jest to podróżowanie, które jest w zasięgu wielu osób, też choćby przez ograniczenia czasowe, ale ja sobie to bardzo chwalę. Jeżeli są wśród Was osoby, które spontanicznie podchodzą do wyjazdów, to jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, bo może Wy macie jakieś patenty na planowanie wyjazdów, bo powiem Wam szczerze, dla mnie to było mocno takie, no nie wiem, czy sprowadzające na ziemię, ale pomyślałam sobie, okej, szacunek dla tych ludzi, którzy planują wyjazdy do takich nieznanych, odległych miejsc, bo to jest naprawdę bardzo dużo pracy i bardzo dużo prepu, więc dlatego nie skończę tego zdania i tej odpowiedzi. Wydaje mi się, że ta spontaniczność i nieplanowanie też było w dużej mierze kontrolowane, bo poparte po prostu dużym, dużym prepem. Drugie pytanie. Jak przeżyłam tak długi lot? Przeżyłam, słuchajcie, i to w całkiem niezłej formie i w jedną i w drugą stronę. I zrobiłam o tym cały odcinek, jak przeżyć długą podróż, to jest w ramach mojej serii Wszystko, co wiem, patenty w podróży, patenty na jetlag, właśnie na długie loty. Myślę, że jestem w tym całkiem niezła i zdradzam tam wszystkie moje sekrety jak do tej pory. Oczywiście najfajniej jest w samolocie po prostu spać, nie ukrywam, i tutaj zdradzę w ramach spoilera, że to, co jest dla mnie ważne, to bukowanie sobie lotów na noc, czyli ja jestem już zmęczona i tak po całym dniu, więc łatwiej jest mi, nawet jeżeli ten sen jest taki rwany, przeżyć tę noc, bo jest to dla mojego organizmu noc, a nie, że przez 14 godzin siedzimy gdzieś i nasze ciało czuje, że jest środek dnia. Pytanie trzecie. Podróżowanie solo czy podróżowanie z przyjaciółmi? Co daje Ci każda z tych podróży?
Gdzie by zacząć? Ja byłam w Australii z moją przyjaciółką, sama byłam tylko przez ostatni tydzień. Podróżowanie solo, a podróżowanie w towarzystwie to są dwa różne światy. Uwielbiam podróżować z kimś, było to dla mnie niesamowite doświadczenie, bardzo dużo się też nauczyłam o sobie. Myślę, że przebywanie z drugim człowiekiem w takiej intensywności przez tak długi czas jest bardzo, bardzo ciekawe. Możemy poobserwować sobie, jak zachowujemy się w różnych sytuacjach i odkrywać takie części siebie i drugiej osoby, których nie odkrylibyśmy w normalnej sytuacji, spędzając po prostu czas z przyjacielem. Oczywiście tego typu doświadczenia są normalne dla osób, które na przykład podróżują w parze tak ze swoim partnerem czy z partnerką, ale w przypadku przyjaciół myślę, że to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, która też sprawdza bardzo te relacje, ale w moim przypadku bardzo pokazała mi wiele rzeczy o mnie i ja bardzo często podróżowałam sama w swoim życiu i bardzo doceniam te chwile, kiedy podróżuję z drugim człowiekiem i poznaję tego człowieka też od tej innej strony i widziałam w sobie bardzo dużo takiego luzu wokół tego, że jest koło mnie ktoś. Kiedy jadę sama, wielokrotnie jestem bardziej zestresowana, bardziej spięta, mam jakieś takie jakby mniejsze zaufanie do tego, że wszystko będzie okej, mimo że mam to dosyć dobrze wypracowane. Mi się włącza coś takiego, że jeżeli ktoś jest ze mną na wyjeździe, ktokolwiek by to nie był, ktoś z kim podróżuje, ja po prostu jestem wyluzowana, ja niczym się nie martwię, że wszystko będzie git. Jestem też z założenia osobą, która uwielbia towarzystwo i uwielbia mieć kogoś u swojego boku, dlatego myślę, że to jest u mnie naturalne, więc jestem ciekawa, jak wy się do tego odnosicie. Natomiast podróżowanie solo, myślę, że teraz są dla mnie już trochę czymś innym niż były wcześniej. To może będzie taka osobista bardzo refleksja. Ja wielokrotnie w swoim życiu jechałam gdzieś sama, bo wydawało mi się, że to jest moja jedyna opcja, bo nie ma osoby, która mogłaby ze mną teraz na ten wyjazd pojechać, więc zawsze w tym była taka nutka takiego poczucia, że to mogłoby być fajniejsze z drugim człowiekiem. A przez to, że ta moja podróż solowa w Australii, w ogóle uważam, że Australia mnie odmieniła, dlatego mówię z perspektywy ja kiedyś, ja teraz, tak mi się wydaje, że to już jest jakaś taka nowa wersja mnie, nowe podejście. Moja podróż solowa w Australii była świadomą decyzją, mogłam spędzić czas w towarzystwie, mogłam wrócić, mogłam zrobić coś zupełnie innego, ale miałam takie przekonanie, że ja chcę tam jechać sama dla siebie. I dla mnie z jednej strony pierwszy wniosek był taki, że kiedy jestem sama, o wiele łatwiej jest mi poznawać ludzi, a ja uwielbiam poznawać ludzi. Uwielbiam spędzać czas z ludźmi, których nie znam, od których mogę się czegoś nauczyć. Więc kiedy jesteś sama, czy w hotelu, czy w restauracji, czy w jakiejkolwiek sytuacji, o wiele łatwiej jest nawiązać kontakt, o wiele łatwiej jest dostać też zainteresowanie drugiej osoby, która myśli sobie, okej, co robi ta dziewczyna, która jest tutaj sama. I to jest bardzo fajne. Po drugie, też miałam przyjemność poznać różne osoby, które na przykład odezwały się do mnie podczas podróży na Instagramie, kiedy pytałam o jakieś rzeczy związane z Australią. I znowu, o wiele bardziej jestem elastyczna, kiedy jestem sama i te znajomości, które zawarłam, były naprawdę wspaniałe. Te spotkania, które miałam, były naprawdę wspaniałe, więc poznałam więcej osób, będąc sama przez tydzień, niż będąc przez kilka tygodni w towarzystwie. Kolejna rzecz jest taka, że dla mnie też ta podróż solowa była gdzieś tam o przełamywaniu jakichś takich swoich lęków, obaw i robieniu rzeczy, których bym normalnie nie zrobiła sama w podróży, o czym wydaje mi się, że będzie za chwilę tak, bo kolejne pytanie to jest, czy nie boisz się solo podróży? Ja nigdy nie bałam się solo podróży, natomiast, no chyba tak, to będzie najkrótsza odpowiedź na pytanie, nie, absolutnie nie boję się solo podróży. Wcześniej bałam się w solo podróżach tego, że będę się czuła sama, ale teraz mam takie poczucie, że właśnie paradoksalnie, oczywiście kiedy mam towarzystwo, to mam towarzystwo, ale paradoksalnie po pierwsze delektuję się tym czasem w pojedynkę, bo to też jest odkrywanie miejsc zupełnie w inny sposób, na przykład wiecie, myślałam sobie o tym prowadząc samochód, że jest pięknie, jestem tu sama i że gdyby tutaj ktoś koło mnie siedział, to prawdopodobnie po prostu cieszyłabym się pięknym widokiem, a skoro jestem sama, to może trzeba zrobić zdjęcie, żeby był jakiś dowód, że ja tu w ogóle byłam. Czy jeżeli ja zapamiętam to w swoich wspomnieniach, których nie dzielę z drugim człowiekiem, to czy to jest wartościowe? Wiecie, może to brzmi trochę filozoficznie, ale to były jakieś takie moje refleksje i tak samo w kontekście różnych wyzwań na trasie, tak, bo ja zrobiłam solo road tripa,
Pytanie piąte, jak poradziłaś sobie z solo road tripem, jeżdżenie po lewej stronie i tak dalej, czy opowiem więcej o podróży solo vanem, więc zastrzegę, vanem jeździłam z Justyną, z moją przyjaciółką, natomiast sama zrobiłam rzeczywiście road tripa po Wiktorii, czyli po okolicach Melbourne, po tym stanie, gdzie jest Melbourne, sama wypożyczyłam samochód i sama jeździłam bez planu, po prostu na bieżąco tworząc sobie trasę, mając oczywiście zrobiony właśnie research, wiedziałam co jest gdzie, więc nie jechałam totalnie w ciemno, wiedziałam co jest na trasie, ale podejmowałam decyzję bardzo spontanicznie. I tutaj znowu wchodził gdzieś tam ten lęk, na zasadzie jadę i myślę sobie, dobra, jest 16, nie wiem gdzie będę nocować, jadę na jakieś miejsce, gdzie zjem kolację, czy tam będzie miejsce do nocowania. I myślę sobie, okej, gdyby tutaj siedziała Justyna, to czy bym się tym przejmowała? Nie, wiedziałabym, że jakoś sobie poradzę, więc może po prostu będę tak samo myśleć o sobie, dlaczego ufam nam w dwójkę, nie ufam sobie samej. I finalnie ten lęk zniknął i finalnie to była najbardziej smooth, gładka podróż, jaką odbyłam, gdzie wszystko grało właśnie przez to, że kierowało mną to zaufanie, brak lęku i to poczucie, że ja sobie dam radę i zawsze warto sobie pomyśleć, co się może wydarzyć w najgorszym wypadku. No nie wiem, będę spała w samochodzie, ale czy to się rzeczywiście wydarzy, czy naprawdę jest szansa, że w żadnym hotelu, motelu, pensjonacie, Airbnb nie będzie ani jednego miejsca już po sezonie, w środku tygodnia, jakby, Karol, może nie w środku tygodnia, była sobota, ale tak, jakieś takie właśnie budowanie tego zaufania i mówienie sobie, że jestem bezpieczna, nic się nie wydarzy, to na pewno jest coś, co pomaga mi walczyć z lękiem, ale no powiem Wam bez dwóch zdań, ta podróż solowa odmieniła mnie na wielu, wielu, wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o jeżdżenie po lewej stronie, to już mówiłam o tym chyba w inspiracjach, byłam przerażona, więc najpierw przejechałam mały dystans z Justyną, potem już trochę dłuższe, finalnie prowadziłam vana przez 10% czasu, a na końcu jeździłam po całym stanie zupełnie sama, bo też co innego, ja to miałam zawsze tak, że się bałam jeździć jak jestem sama, ale jak ktoś siedzi obok, to mogę prowadzić. Więc spoko. Jak przyjechałam do Polski dla odmiany, od razu wsiadłam do auta w trasę, bo stwierdziłam, że muszę się przełamać i też nie chciałam zasnąć z jetlagu. No dobra, to brzmi niebezpiecznie. Nie chciałam się, chciałam po prostu być zmobilizowana. Nie byłam śnięta, bo też się wyspałam w samolocie i automatycznie wrzucałam te wycieraczki zamiast kierunkowskazu. Moja mama się ze mnie śmiała, że jakim cudem tak robię, skoro wychowałam się w Polsce. No bo przez 2 miesiące po prostu nowy nawyk mi się zbudował, więc taka historia. No i jeszcze mamy dużo rzeczy wokół tego bycia samą, słuchajcie tutaj w pytaniach, bo mam wrażenie, że i tak wnioskuję z tych pytań, że dla wielu osób podróże łączą się z dużą serią niepewności i lęków, oczywiście tej niepewności jest bardzo dużo, tych niewiadomych jest dużo. Wyczuwam właśnie różne obawy i lęki, już nie mówiąc o podróży solo i jeszcze w miejsce tak odległe, do tego jeszcze prowadzenie auta, ja wiem, że dla wielu ludzi jest to trudne i chciałabym zaznaczyć, że dla mnie ta droga była równoległa, bo droga kierowcy i droga podróżnika, to są moje dwie różne drogi, tu było dużo lęku i tu było dużo lęku i obie te drogi prowadziły mnie przez ostatnie lata do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Z jednej strony, wiecie, pierwszy raz posiadania, nie, prowadzenia samochodu w trasie 4 lata temu w Polsce, potem wynajmowanie samochodu za granicą, potem gdzieś tam jeżdżenie po mieście, następnie prowadzenie samochodu po lewej stronie, prowadzenie vana, wynajęcie samochodu samej. To są różne kroki, które ja, schodki, pokazuję tak, to są różne schodki, po których ja sobie wchodziłam przez lata mojego życia, więc jeżeli przeraża Was level 1 tego wszystkiego, to dajcie sobie taką łagodność sobie samym. Nie wiem, polski czasami mi przytłacza. Bo to jest proces. Jeśli chodzi o podróże solo, to tak samo, mam doświadczenie od wielu, wielu lat. Natomiast tak jak Wam powiedziałam, po raz pierwszy mam poczucie, że czuję się przeszczęśliwa będąc w podróży solo w tym roku, a podróżuję solo tak naprawdę od 2017 roku, kiedy pierwszy raz poleciałam, kurczę, sorry, cały czas mam tutaj coś i nie mogę się tego pozbyć, mnie to drażni. Dobra, bo będzie git. Podróżuję solo od 2017 roku, to była moja pierwsza podróż solo do Londynu i dopiero teraz poczułam taki pełny komfort w tym i taką moc w tym, że to jest coś, co jest ekstra. Chociaż powiem szczerze, jak byłam wtedy w Londynie, też czułam tę moc. Na przestrzeni lat miałam dużo takich podróży, wielu z nich po prostu też odwiedzałam znajomych, więc to się nie do końca liczy, ale tak, chcę zaznaczyć, że to jest
proces i to są wyzwania i to nie znaczy, że ja po prostu urodziłam się z tym, że to jest takie łatwe. Na pewno lubię, jestem myślę odważną osobą, która robi rzeczy pomimo, że się ich boi, bo ja się wielu rzeczy boję. No bałam się wjechać na prom, wjechałam na prom, bałam się zatankować samochód, bałam się prowadzić po lewej stronie, bałam się wypożyczyć auto na własną odpowiedzialność. Tak, bałam się i zrobiłam to pomimo, że się bałam, bo sobie ufam i wiedziałam, że nic takiego się nie może wydarzyć. Jakby w najgorszym wypadku będzie wszystko okej. I tym się chciałam z wami podzielić. Więc robiąc ten wielki, wielki wstęp, pytanie szóste, czy nocowałam całkiem sama w Melbourne i czy to miasto bezpieczne dla kobiet? Tak, nocowałam całkiem sama, nocowałam w hotelach i potem na road tripie też w różnych motelach i hotelach i nie poczułam się niebezpiecznie nawet przez 10 sekund mojego życia. Australia jest super bezpieczna, Melbourne jest ekstra. Wiecie, nie chodziłam po jakichś dziwnych okolicach o dziwnych porach, ale nie, byłam też na to wyczulona. Jeśli chodzi o kwestię właśnie noclegów w hoteli, to czułam się po prostu utulona i najbardziej zaopiekowana, bezpieczna. Odkąd wylądowałam w Australii, powiem wam szczerze, miałam poczucie, że w powietrzu jest jakaś ochrona i bezpieczeństwo, niebo i ziemia do Stanów Zjednoczonych, w których czuję, że cały czas coś mi się może stać, więc zupełnie nie. Dlaczego, pytanie siódme, nie boisz się obcych ludzi? W ogóle ciekawe, że takie jest założenie, ale tak, ja z założenia nie boję się obcych ludzi. Powiedziała mi to, słuchajcie, Kaja z Globstory 1000 lat temu, była jedną z pierwszych moich gościń podcastu ponad 6 lat temu i ona wtedy do mnie powiedziała, że masz dwa wyjścia, możesz ufać ludziom albo nie. Jeżeli nie ufasz ludziom, to z tej relacji nie wyjdzie nic dobrego, no bo jesteś zablokowana, no i chronisz się, tak? Ale jeżeli ufasz ludziom, to jest przynajmniej 50% szans, że interakcja z tymi ludźmi wzbogaci twoje życie, pomoże ci sobie nawzajem i wydarzy się coś pięknego. I to gdzieś tam ze mną zostało. Ja od zawsze, od dziecka miałam takie przekonanie, że ja wychodzę z dobrą intencją, ja chcę jak najlepiej dla innych, ja jestem godna zaufania i wierzę, że to też spotka mnie. Można nazwać to totalną naiwnością, ale miałam wiele naprawdę magicznych historii, których pewnie nie powinnam przytaczać, więc może ich nie przytoczę, może kiedyś przytoczę, gdzie bardzo zaufałam ludziom w sytuacji, w której może 10% ludzi by tego nie zrobiło, ale miałam w głębi serca takie przeczucie, że to jest dobra decyzja. To nie znaczy, że ja rekomenduję każdemu iść po prostu w ciemno za każdą propozycją i za każdą okazją, za każdą swoją myślą, ale ja nauczyłam się słuchać swojej intuicji i uwierzcie mi, wielokrotnie, bo to powiedziałam w kontekście Stanów Zjednoczonych, ja wielokrotnie mam tak, że widzę jakąś grupę ludzi i mam, zawracasz, albo widzę jakąś uliczkę, myślę, nie skręcasz tu, czy zastanawiam się, czy przejść pieszo, czy wsiąść w Ubera i siadam w Ubera, bo to nie jest tak, że idę po prostu z przekonaniem, że nigdy mi się nic nie stanie. Świat jest niebezpieczny, jest bardzo wiele sytuacji, gdzie może nam się coś wydarzyć, czy coś nam grozi. Dlatego to nie jest o tym, żeby zakładać jakieś klapki na oczy i po prostu iść wszędzie w środku nocy w niebezpiecznej dzielnicy, gdzieś na końcu świata samej dziewczynie ubranej w sukienkę. Ale tak, nauczyłam się słuchać swojego instynktu, przez to nie robię rzeczy, kiedy mam te lampki alarmujące, ale w wielu sytuacjach po prostu podążam za tym, że ludzie są dobrzy i wyczuwam od nich tą wzajemność. Więc no nie jest to recepta, bo no nie wyczuję za was i nic wam nie powiem a propos tego, jak się z tą intuicją połączyć, ale wierzę w to, że jak sobie ją tak spokojnie trenujemy, to w końcu ten nasz kompas jest dobrze ustawiony i też dodam, że jestem wychowana w kulturze totalnego strachu, w kulturze pod tytułem nie wracaj sama, uważaj, tu jest niebezpiecznie, nie chodź nigdy po ciemku, ktoś ci może coś zrobić. Ja takie rzeczy słyszałam od babci, od prababci, pozdrawiam babcię. Ja pamiętam, wiecie, wracałam sama ze szkoły podstawowej w środku dnia przez osiedle i miałam poczucie, że pan, który idzie za mną, na pewno mnie śledzi, więc to nie jest tak, że mam w sobie takie poczucie totalnej lekkości, luzu, ufam wszystkim, kocham wszystkich. Ja się raczej bałam ludzi przez większość swojego życia, ale wiedziałam, że to jest wybór, że jeżeli czuję, że jest zielone światło, czyli ta intuicja mówi można, to wtedy wybieram tą opcję, ufam i otwieram się na te fajne rzeczy, które się mogą wydarzyć, niż nie ufam i zamykam się. Idziemy dalej. Jak z wężami? Słuchajcie, nie wiem jak z wężami, nie wiem jak z pająkami. Miałam jedno spotkanie w zasadzie z pająkiem, kiedy byłyśmy z Justyną przerażone, bo nie wzięłyśmy butów i szłyśmy taką dróżką koło plaży.
takim minibuszem, czując się kompletne kretynki, bo dopiero co czytałam Justynie z przewodnika właśnie cały rozdział o florze i faunie, między innymi o insektach i różnych jadowitych istotach, i my postanowiłyśmy wrócić tą ścieżką do samochodu. Nie róbcie tego, to nie polecam. Więc byłyśmy przerażone i szłyśmy po prostu, wiecie, patrząc pod nogi, po prostu krok za krokiem, przerażone. Ja dosłownie instynktownie w pewnym momencie podniosłam głowę i tutaj, w tej odległości, moim oczom ukazał się taki pająk na takiej gęstej pajęczynie. Okropne to było. Pomyślałam sobie, Jezu, gdybym ja w to weszła, już abstrahując od tego pająka, wierzę, że on by mi nic nie zrobił. Ale gdybym ja weszła twarzą w tą pajęczynę, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. W sensie, przeraża mnie to. Więc to było moje jedyne spotkanie z pająkiem. Jakieś takie mikro pajączki to może było, ale w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Ani razu nie było jakiegoś takiego, ja nie miałam jakiejś takiej sytuacji. Nie widziałam też żadnego węża. Było mnóstwo gekonów i pamiętam, śmieszne było, jak byliśmy na kempingu, gdzie w ogóle też było dużo kangurów. Było też pytanie, ile widziałam kangurów. Mnóstwo widziałam kangurów, naprawdę. Właśnie na kempingach było mnóstwo kangurów, potem w różnych takich parkach, lasach, na dziko, super to było. Ale kangury mają trochę niepokojący wyraz twarzy, to tak kwoli ciekawostki, tak czasami trochę mnie przerażały. Wiesz, siedzimy sobie, słuchajcie, na kempingu, jemy śniadanie, ja tak patrzę i nagle taki mały aligator idzie. To była jakaś agama, tylko to nie była agama, jaką znam, nie wiem, mój kolega miał agamę, ona była taka. To była taka agama. Agama. Więc patrzę się na nią, myślę sobie, o wow, to jest bardzo ciekawe. Ale widzę, że wokół sami Australijczycy, którzy kochają kempingi, nie reagują, więc to jest chyba powszechna sprawa, także takie historie ze zwierzętami. Pytanie 9. Podziel się swoimi odczuciami względem sytuacji aborygenów. Nie mam na ten temat bardzo dużej wiedzy, ale jak wiemy, pierwsze First Nations, pierwsze nacje, aborygeni, to były osoby, rdzenni mieszkańcy, do których należy ziemia w Australii. I tak jak mówiłam ostatnio w inspiracjach, jest to temat bardzo smutny, który uderzył mnie szczególnie w kontekście odwiedzin w muzeach, gdzie jest bardzo dużo. To jest bardzo fajne, że we wszystkich prawie przestrzeniach publicznych, czy właśnie w muzeach, czy nawet w studio jogi, czy w kościele, wszędzie jest jakaś notka dotycząca tego, do kogo należy tak naprawdę pierwotnie ta ziemia, podziękowanie i przeprosiny, taka skrucha względem rdzennej ludności, no ale co się stało, to się nie odstanie, nie? Więc jakby nie mam danych, na ile rzeczywiście to zadośćuczynienie jest robione, ale te wystawy pokazały mi, jak bardzo wykluczone są osoby z rdzennych ludności Australii. Istnieje wiele programów promujących ich jako artystów, ale jednak jest to ziemia skażona ludobójstwem i ziemia zawłaszczona. Także jaki mam do tego stosunek? Jest to mega smutne. Myślę, że jest to jeden z powodów, dla których też czułam, że chyba nie jest to miejsce, gdzie potrafiłabym żyć. Rzucam. To była jakaś taka moja refleksja, oglądając te liczne wystawy. No ale tak jak powiedziałam wcześniej, co się stało, to się nie odstanie. Też w drugą stronę, tak? No już jest jak jest. I też jedyne, co pozostaje, to rzeczywiście wspierać tych ludzi i pomagać im dorównać do poziomu białego człowieka i wyrównać po prostu te dysproporcje społeczne. Ale jest to na pewno temat, który mnie bardzo przygnębia, nie wiem o nim wystarczająco dużo, ale jednocześnie bardzo widzę chęci z różnych stron Australii i takie jawne przyznanie do tego, że to było okropne, to jest okropne i chcemy coś z tym zrobić, więc nie ma tego takiego zamiatania pod dywan, które bardzo widzę w Stanach, gdzie moim zdaniem to praktycznie w ogóle nie jest temat. W sumie, wiecie, mamy kontekst niewolnictwa i mamy kontekst Indian. To nie jest odcinek o Stanach, ale tam mam takie zdanie na zasadzie okropne, a tutaj mam takie poczucie, że gdzieś tam jest jakaś nadzieja, ale nadal, wiecie, patrząc na kraj, jakim jest Australia, gdzie dolina mlekiem, miodem płynąca, ludzie żyją naprawdę na wysokim poziomie i dobrze im się żyje i są mega radośni i chyba szczęśliwi, tak no to patrząc z boku. Jak myślicie sobie, co jest pod spodem, to jest trochę przerażające.
Pytanie 10. Z czego wynika brak stygmatyzacji wobec rolników w Byron Bay? Wiecie co? Nie wiem, czy to jest kwestia samego Byron, czy to jest w ogóle kwestia całej Australii. Australia jest po prostu krajem dobrobytu. To jest kraj bardzo bogaty, gdzie ludzie żyją na wysokim poziomie, zajmują się w dużej mierze przemysłem wydobywczym, ale też właśnie rolnictwem i stanowi to fundament jakby ich gospodarki, więc ludzie... Nie, mówiłam o tym w inspiracjach. Ludzie nie definiują się przez swój zawód, a jednocześnie wykonują zawody, te, o których wspomniałam, czy w przemyśle, czy w rolnictwie, które są bardzo potrzebne, a przez to, że są potrzebne, są też szanowane, a przez to, że są na równym poziomie, ponieważ dużo zarabiają, to mają taki sam dostęp do sztuki, do wiedzy, do kultury. Mają tyle samo wolnego czasu i tyle samo wakacji. Przez to mają takie samo życie jak ich kolega prawnik, a może nawet fajniejsze, bo więcej czasu spędzają w naturze. I to jest moja interpretacja tej rzeczywistości i wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia Byron. Pytanie 11. Najpiękniejsze miejsce, jakie zobaczyłaś? Trudne pytanie, bo zobaczyłam bardzo dużo pięknych miejsc. Ale tak sobie myślę, że taki moment, kiedy poczułam największy zachwyt, w sumie były dwa, ale no jeden był taki, którego się nie da przebić i to może będzie klisza, ale to był nasz pierwszy wieczór, kiedy weszłyśmy o 21, czy tam 20 do naszego Airbnb w Sydney, które z premedytacją zrezerwowałam dokładnie takie. Ono się pojawiło dosłownie wtedy, kiedy zaczynałam, szukałam jakieś miejsce, żeby się zatrzymać i to był apartament na którymś tam piętrze, chyba siódmym, z widokiem na centrum miasta i na operę w Sydney. I w momencie, kiedy weszliśmy do tego apartamentu i zobaczyłyśmy tę panoramę by night i w sumie potem też rano, to też było wzruszające, ja myślałam, że jestem w filmie, że to jest fototapeta i to było niesamowite. Nadal nie uważam, że w Australii najpiękniejsze są miasta, zdecydowanie nie. Mam poczucie, że jest to przyroda, ale nie wiem, czy jest coś bardziej, czy są, czy może inaczej, opera w Sydney jest wśród najbardziej kultowych budynków na świecie. Ja kocham skyline, panoramę miasta, więc to był taki moment wow. Inny moment wow to był widok po raz pierwszy nieba po drugiej stronie świata w bezchmurną noc na kempingu. W środku nocy, kiedy poszłam do łazienki i myślałam, że nie będę tego lubić, żeby wychodzić z wana i iść do łazienki, to stałam się fanką wstawania w nocy i patrzenia w gwiazdy i to na pewno był taki moment zachwycający. I trzeci to chyba było zobaczenie koali. Zobaczenie koali to było na maksa wzruszające, a ja nie jestem zbyt zwierzątkową osobą, a mimo wszystko zobaczenie koali było wow. No to tak mówię z marszu, ja nie przygotowałam się do odpowiedzi na te pytania, stwierdziłam, że wchodzę spontanicznie, więc to jest moja odpowiedź. Pytanie 12. Największe zaskoczenie i największe rozczarowanie. Pewnie oczywiście powiem kilka. Największym zaskoczeniem dla mnie było to, jak różni się Australia od Stanów pod każdym względem, oprócz tego, że są tam nowoczesne miasta i mówią po angielsku, więc to było największe zaskoczenie na plus i przede wszystkim to bezpieczeństwo, która ta energia bezpieczeństwa, która się tam unosi w moim mniemaniu, to na pewno było to. Zaskoczyło mnie to, że kawiarnie są tak wcześnie otwarte, czyli o 5.36 i że ludzie uprawiają sport naprawdę tuż przed świtem, o świcie. To było zaskakujące. No i też to, że kawiarnie się zamykają bardzo wcześnie, typu 13 nawet, czasem 14, maksymalnie 14.30. Więc to były takie moje chyba największe zaskoczenia. I jeśli chodzi o rozczarowania, to trochę moim rozczarowaniem była kawa, bo jak wiadomo, Australia stoi kawą i miałam poczucie, że tam każda kawiarnia speciality to będzie taka jak u nas, a u nas jest naprawdę dobra. I miałam takie poczucie, że ta kawa jest często taka po prostu okej, ale mówiłam o tym ostatnio, nie chcę wyjść na totalnego kawowego snoba, ale wiecie, poprzeczka po prostu w mojej głowie była bardzo wysoka. I chyba takim moim wewnętrznym rozczarowaniem, moim rozczarowaniem było to, że Australia jest jednak daleko
i nie ma tam tylu ludzi, którzy po prostu sobie przyjeżdżają, pomieszkują, trochę tak jak my zrobiłyśmy z Justyną, że są tam albo Australijczycy, albo ludzie na work and holiday visa, ale właśnie takiego środowiska ekspacko-podróżniczego za bardzo nie mam, bo to jest bardzo daleko jednak. I kończąc odpowiedź na to pytanie, myślę, że tak, moim rozczarowaniem w jakiś sposób było to, że zdałam sobie sprawę, że nie chciałabym tam mieszkać, a trochę jechałam z takim poczuciem, że może jednak to będzie ta ziemia obiecana. I wiecie, to mówi Karolina, która robi podcast Jak żyć o różnych miejscach na świecie i mówi o tym, że idealizujemy sobie miejsca i nie ma miejsca, które nas przywita z otwartymi ramionami, powie, czekaliśmy na ciebie, to jest twoje idealne życie, ale trochę tak miałam z Australią, nie ukrywam. No właśnie, bo 13 pytanie, to jest, czy mogłabym tam zamieszkać? No i właśnie odpowiedź brzmi nie. I ta odpowiedź do mnie przyszła po jakimś miesiącu i to było takie, zaklikało mi, nie mogłabym tam zamieszkać, bo jest za daleko, bo ja jednak chcę mieć tą wolność przemieszczenia się do innego miejsca, a Australia jest daleko od wszystkiego. Chcę mieć możliwość odwiedzenia bliskich, chcę mieć możliwość zaproszenia do siebie bliskich, nie na miesiąc, tylko na kilka dni, na tydzień, na dwa, ale właśnie mam to na myśli wypad. Potrzebuję mieć wokół siebie też ludzi, którzy właśnie przyjeżdżają, wyjeżdżają. Ja mogę ich odwiedzić. Jest cały czas ta płynność, ta dynamika, właśnie to, co możemy poobserwować sobie w różnych takich miejscach, gdzie właśnie są ekspaci, którzy sobie w danym mieście, w miejscu pomieszkują i nawet myślę sobie, że Bali, w którym nie byłam, jest takim miejscem, gdzie cały czas to jakoś tak płynie. Ktoś jest, ktoś wraca i to myślę, że jest bardzo fajne i to jest taki styl życia, który do mnie przemawia. No i słuchajcie, zdałam sobie sprawę, jak zawsze, kiedy wyjadę z Europy, jak bardzo jestem Europejką i pomimo, że w Australii żyje się wspaniale, to jest naprawdę dolina szczęścia pod wieloma względami, mam takie poczucie, to nie jest moja historia. Ja chcę być blisko tematów społecznych, politycznych, no i też jakby relacyjnych, które są dla mnie bliskie, dla mnie ważne, a to dzieje się w Europie. I to było smutno, radosne zdanie sobie z tego sprawy, więc odpowiadając na pytanie, nie mogłabym tam zamieszkać. Kochani, tutaj kończymy ten taki segment australijski i jeszcze mam dla Was 7 pytań o podróże generalnie, chociaż myślę, że i tak sporo tutaj przemyciłam o podróżach, ale biorę jeszcze łyka wody. Czy oszczędzasz pieniądze, czy wydajesz wszystko na podróże? Pytanie 14. Nie wydaję wszystkiego na podróże. Staram się oszczędzać, ale przede wszystkim ja przez wiele lat swojego życia już zawodowego bardzo dużo oszczędzałam i stopniowo uczyłam się wydawać więcej pieniędzy na przyjemności. Nie przychodziło mi to z łatwością. Od czasów studiów dorabiałam sobie i odkładałam. Zawsze podróże były dla mnie priorytetem, więc przez ten cały czas podróżowałam, tylko wiadomo, że też no, te destynacje czy standard podróży zmieniał się, ale mogę powiedzieć, że dopiero kiedy zbudowałam sobie taką poduszkę finansową, zaczęło mi przychodzić z większą łatwością i lekkością wydawanie większych sum na takie wyjazdy, no bo niewątpliwie Australia jest drogą destynacją, można ją oczywiście taką podróż, bo też były pytania o koszta. Ja nie odpowiem na to, dlatego że po pierwsze tego nie podliczałam dokładnie, a po drugie to bardzo zależy i to, ile ja mogłam wydać, ma się nijak do tego, ile może wydać ktokolwiek inny, dlatego że można tę podróż spędzić w bardzo różnym stylu i na pewno inaczej podliczy się nasz tydzień w wanie i gotowania sobie prawie cały czas w domu, a inaczej wynajmowania, nie wiem, Airbnb w stolicy, czyli nie w stolicy, akurat w Sydney. Więc to bardzo, bardzo, bardzo zależy i nie pamiętam, jaki był początek tego zdania. Ale tak, na pewno z czasem, właśnie kiedy już miałam tę poduszkę finansową, byłoby mi łatwiej wydawać większe sumy na wyjazdy, ale absolutnie nie jestem tą osobą, która pozbędzie się wszystkich pieniędzy do spodu, byleby gdzieś pojechać. Zawsze rozsądek jest u mnie pierwszy i nawet jeśli mam tę poduszkę, to też staram się nie wydawać wszystkiego, tylko zawsze mieć coś jeszcze odłożone z tego, co zarabiam. Pytanie 15, bardzo trudne pytanie, więc ja nie wiem, czy na nie odpowiem, ale powiedzmy, że spróbuję. Top 5 destynacji. I nie wiem, co to jest za pytanie. Destynacji, które odwiedziłam? Chyba tak. Czy destynacji, na przykład, do których wracam? Bo tak sobie myślę, że nie wiem, co odpowiem. Top 5 destynacji. Jeżeli patrząc na to, gdzie mnie ciągnie cały czas,
I mimo, że tam byłam, to nadal tam wracam. To na pewno będzie to Paryż, na pewno będzie to Londyn, na pewno będzie to Kalifornia. Ale jakbym miała do tego, to są takie trzy, do których wracam regularnie, ale jakbym miała dorzucić, powiedzieć o top 5 w ogóle miejscach, jakie zobaczyłam w życiu, to też zależy, bo czy destynacja, czy moje doświadczenie w danym miejscu? Kurczę, to jest strasznie trudne. W tym momencie mam nawet tak, że nawet nie pamiętam, gdzie byłam. Nie, ja się nie nadaję do badania to pytanie. To jest bardzo spontaniczne, ale ja po prostu... Ja nie wiem, absolutnie nie wiem. Na pewno moim highlightem będzie Kalifornia zawsze, moim highlightem będzie Australia zawsze, bo to są takie miejsca dla mnie wow. Ostatnio bardzo mi się na przykład spodobała Lizbona, ale z drugiej strony, nie wiem, bardzo bym chciała dać drugą szansę Barcelonie, która podobała mi się tak średnio, czy Rzymowi, który też jakoś średnio mi się podobał, a wierzę, że może mi się podobać bardziej, bo właśnie to zależy od pogody, od towarzystwa, od momentu, w którym jesteś w życiu. Ważnym przeżyciem była dla mnie, nie wiem, road trip po Szkocji lata temu, czy bardzo podobało mi się ostatnio w Maroko. Chętnie wróciłabym na Hawaje, zobaczyć też inne miejsca na Hawajach. Jednocześnie strasznie chciałabym wrócić do Kopenhagi. Boże, co za odpowiedź, nie wiem. Absolutnie nie umiem odpowiedzieć na pytanie o top 5 destynacji, bo ja nie wiem, co ono oznacza. Na pewno top 5, umiem powiedzieć, jakie są top destynacje, do których ja wracam, ale top 3. Ale to pytanie mnie oficjalnie przerosło. Dziękuję. Pytanie 16. Plany podróżnicze na najbliższe miesiące. Moją nową dewizą życiową jest nieplanowanie podróży do przodu i zdaję sobie sprawę, że to nie jest dostępne dla wielu osób, ale ja... Chciałabym w ten sposób funkcjonować, dlatego że też się tym chyba dzieliłam wielokrotnie. Złapałam się na tym, że będąc tu planuję to, będąc tam planuję tamto i trochę to mi odbiera z przeżywania życia w tu i teraz, zdelektowania się tą podróżą, ale też pozwolenia, by ta podróż pokierowała moje życie na jakieś inne tory, bo ja już jestem głową w następnym kroku na tej drodze. A może ta podróż sprawi, że ta droga pójdzie w tę stronę. I też jakby ta wolność, spontaniczność i elastyczność są dla mnie bardzo, bardzo ważne, więc staram się za tym podążać. I mówiąc to, mam pomysły na to, gdzie bym chciała jechać. Mam ogromne marzenia, mam ogromne właśnie nie plany, ale jakieś takie intencje, ale wiem, że to się wydarzy w odpowiednim momencie. Teraz, kiedy to oglądacie, jestem w Paryżu na kursie francuskiego i to jest coś takiego, co staram się robić raz w roku, żeby szlifować mój francuski, a raczej w ogóle go budować, więc odgruzowywać go, nie budować, myślę, nie ma co odgruzowywać. Więc teraz jest Paryż, mam w lutym w planie jeden wyjazd taki krótki, europejski i jeden w Polsce. Natomiast to by było na tyle. Absolutnie, absolutnie nie mam żadnych innych planów. Myślę, że raczej z Europy się nie ruszam do jesieni i na pewno będę się wszystkim dzielić na Instagramie. Mogę tylko zdradzić, że moim największym marzeniem ever, ever, ever jest zeksplorowanie Nowego Jorku wzdłuż i wszerz i życzę sobie, żeby to się w tym roku wydarzyło. Pytanie 17. Co myślisz o podróżach w mniej popularne destynacje, na przykład na wschód? Pytanie, co oznacza na wschód? Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia czy na wschodnią granicę? Za wschodnią granicę? No, za wschodnią granicę z wiadomych przyczyn się na razie nie wybieram, natomiast tak, myślę, że jestem otwarta, żeby zobaczyć wszystko. Na pewno są rejony, które interesują mnie bardziej, niektóre interesują mnie mniej. Na przykład nigdy nie ciągnęła mnie jakoś bardzo Azja Południowo-Wschodnia. Są miejsca tam, które mnie ciekawią, ale nie jako cały region. Nigdy nie kręciła mnie jakoś strasznie Ameryka Południowa. Bardziej już nawet Afryka. Natomiast taki region z tych może mniej popularnych, który mnie interesuje, to są kraje Bliskiego Wschodu, kraje arabskie, czy też idąc kawałek dalej Indie. Więc myślę, że te wszystkie miejsca jeszcze przede mną. I strasznie się cieszę, że świat jest taki duży. Jeszcze tyle piękna, ale też prawdy do odkrycia. Pytanie 18. Czy Paryż to twoje miejsce na ziemi?
Paryż jest w moim top 3, jak wiemy, to była jedna z tych rzeczy, które byłam w stanie wymienić, ale ja wierzę, że moim miejscem jest Ziemia. Ja kocham świat, ja kocham się przemieszczać, ja kocham być w różnych miejscach i mam wrażenie, że tak, moim miejscem na Ziemi jest bycie wszędzie, ale Paryż ma ogromne, ogromne miejsce w moim sercu, mam tam różnych bliskich ludzi, czuję się tam bardzo komfortowo, lubię tam wracać, jest to dla mnie takie wygodne miejsce, nie wiem, tak jakbym pojechała, sorry, odblokuję sobie tutaj ekran, czuję się tak jakbym jechała sobie do Poznania, tak się czuję, jak myślę o Paryżu. 19. Jakie miasto jest idealne do zamieszkania na dłużej? Ja musiałam to pytanie dać, bo to pytanie, bo to pytanie nie ma odpowiedzi. Każde miasto jest idealne do zamieszkania na dłużej i żadne miasto nie jest idealne do zamieszkania na dłużej. Dlaczego? Bo żadne miejsce nie jest idealne. To pierwsza rzecz. A każde miejsce, bo każdej osobie przypasuje coś innego. Jestem przekonana, że jest mnóstwo osób, dla których Paryż będzie tym idealnym miejscem, osób, dla których Poznań będzie tym idealnym miejscem, osób, dla których Sydney będzie tym idealnym miejscem i tak dalej, więc czy moje top destynacje, mogę się nim podzielić dla Waszej ciekawości, ale czy to oznacza, że to będą top destynacje w Waszym życiu? Absolutnie nie. Czy to, że mi się nie podobało w Rzymie w listopadzie, znaczy, że Wam się nie będzie podobało? Absolutnie nie. Czy to, że ja kocham Melbourne, oznacza, że będziecie zakochani w Melbourne? Nie, bo na to doświadczenie sprowadza się, na to składa się bardzo dużo różnych czynników, więc miasto idealne do zamieszkania na dłużej nie istnieje i istnieje zarazem. Karolina Coelho, pozdrawiam. Ostatnie pytanie, czy nie chciałabyś zamieszkać za granicą? To jest pytanie, które pojawia się bardzo często. Gdzie chciałabym się przeprowadzić, gdzie chciałabym mieć swoje miejsce? Otóż odpowiedź brzmi i tak, i nie. Idziemy w konkretnym kierunku pod koniec, ewidentnie. Uwielbiam przebywać za granicą, uwielbiam podróżować, uwielbiam pomieszkiwać w różnych miejscach. Bardzo pasuje mi ten styl życia. Jednocześnie duża część mnie jest w Polsce i zawsze będzie w Polsce, więc ja chcę mieć tutaj swoją bazę, nawet jeżeli jestem w tej bazie bardzo rzadko. Śmiałam się ostatnio, że kocham moje mieszkanie, bo często z niego wyjeżdżam. Więc baza tutaj jak najbardziej. Czy mogę, czy mam w planach jakieś przeprowadzki? Nie. Natomiast czy to się zmieni za chwilę? W każdej chwili to się może zmienić. I ja absolutnie widzę siebie jako osobę, która mieszka sobie hybrydowo w różnych miejscach. Może jakieś okoliczności życiowe sprawią w najbliższym czasie, czy w dalszym czasie, że będę jakby dzielić swój dom, ale wydaje mi się, że przez to, że jestem cały czas w ruchu, cały czas w jakiejś tam podróży, bo to się dzieje bardzo regularnie, to ja nie mam takiego poczucia, że jestem jakoś bardzo osadzona w Warszawie i tak jak potrzebuję z tej Warszawy wyjeżdżać, tak wydaje mi się, że z każdego miejsca, gdzie jestem za długo, potrzebowałabym wyjeżdżać, ale znowu, o, słońce trochę wychodzi, fajnie. To też się zmienia, na pewno chcę, bo teraz zobaczyłam, jak to dobrze działa w Australii, widzę siebie jako osobę, która po świętach Bożego Narodzenia na te 3 kolejne miesiące mieszka gdzie indziej i pytanie, czy to będzie jakiś drugi dom możliwe, jakaś przeprowadzka, czy to będą przeprowadzki coroczne, co roku gdzie indziej, nie wiem. Kto to wie? Słuchajcie, możecie się przeprowadzić gdzieś, możecie się wyprowadzić stamtąd, więc absolutnie nie wiem, nie ma teraz takiego miejsca, jestem na etapie właśnie nieplanowania, eksplorowania i pozwalania sobie na to, żeby właśnie pobywać w różnych miejscach, też bez takiej presji, że to jest przeprowadzka. 2 lata temu przeprowadziłam się do Paryża z misją właśnie, że się przeprowadzam i uważam, że to było zdecydowanie za dużo presji na to miasto i na mnie, więc tak, kochani, to by było na tyle. Nie wiem, ile trwa ten film, jestem bardzo ciekawa, co Wy na to, jeżeli macie jakiekolwiek refleksje i przemyślenia, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie podróży czy Australii, to piszcie, ja odpowiem już w komentarzach. Natomiast wiecie, vlogi są zapisane, inspiracje są zapisane, relacje na Instagramie są zapisane, jeżeli cokolwiek chcecie sobie sprawdzić, czy się zainspirować, to wszystko na Was czeka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to oczywiście subskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Ja się z Wami żegnam i au revoir!